Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiejszy film jest poniekąd kontynuacją filmu, który pojawił się na kanale parę miesięcy temu, czyli filmu Czy krótkoflarstwo jest drogie? Dlatego, że minęło parę miesięcy, trochę zmienił się mój punkt widzenia, trochę poszerzyła się moja wiedza i dostałem sporo wiadomości, czy to na, w komentarzach, czy na maila, czy gdzieś tam na Discordzie. I postanowiłem się do tego wszystkiego odnieść i e, powiedzieć, jak to teraz widzę i co się w tym moim e, myśleniu zmieniło, bo też wydaje mi się, że nie do końca wtedy przez niektórych zostałem dobrze zrozumiany i dlatego też będę chciał wyjaśnić. Na poza tym będę chciał parę słów wspomnieć o tym, co zrobić, żeby to krótkofolarstwo stało się może nie tanie, ale na pewno Tańsze. I teraz jeśli chodzi o tamten film, wiele osób pisało, że przecież każda pasja teraz może być droga, że chociażby wędkarstwo może być drogie. Nie uczepiłem się tego wędkarstwa, bo wydaje mi się, że to jest całkiem dobry przykład na pokazanie tego, o co mi chodzi. I wydaje mi się, że analogią do wędkarstwa będzie UKF, bo oczywiście jeśli ktoś sam wędkuje... Czyli, jeśli ma znajomego mantraża, to wie, że można kupić wędkę na bazarach za 50 zł z kołowrotkiem. Można kupić taką specjalistyczną wędkę, gdzie sam kołowrotek pewnie będzie kosztował 2000 O wędce, to już szkoda mówić. Ale chodzi mi o to, że mamy ten rozstrzał cenowy. Mamy tą taką naprawdę minimalną cenę, czyli miesiąc 100 zł, jaką musimy ponieść, żeby spróbować. No, oczywiście, mamy te urządzenia, urządzenia, no wędki, kołowrotki high-endowe i tak gdzie kosztuje to parę tysięcy? I dosłownie tak samo jest na UKF-ie, bo na UKF-ie oczywiście mamy wypaśne urządzenia, które kosztują nas 1000, 2000, 3000, ale możemy kupić Bofęgę kłaczenga i za 100-150 zł nawet na tej budowanej antenie zaczynać swoją przygodę z krótkofalarstwem na paśmie dwóch metrów, 70 m. I to jest dla mnie całkiem dobra analogia, jeśli chodzi o właśnie. Każde hobby może być drogie. Jeśli chodzi o KF, i, i w tym filmie na KF-ie w ogóle będę się tylko i wyłącznie skupiał, to tutaj dla mnie ta analogia dalej no nie do końca pasuje. Dlaczego ta analogia tutaj nie do końca mi pasuje? Dlatego ta analogia tutaj nie do końca mi pasuje, bo o ile mamy ten rozstrzał cenowy na UKF-ie. Nie możemy zacząć 100-150 zł, możemy skończyć naprawdę wysoko. To na KF-ie ten rozstrzał cenowy oczywiście również istnieje, ale ta dolna granica, że tak powiem, gdzie ten próg cenowy się zaczyna, no nie oszukujmy się, jest sporo wyższa niż w przypadku um, UKF-u. I teraz oczywiście, że można zbudować zestaw, będę w dalszej części o tym, filmu o tym chciał powiedzieć. Można zbudować zestaw na przykład za. 1000 zł i na nim sobie na KF-ie pracować. Tylko to, co o czym myślałem, kręcąc tamten film, nagrywając na ten materiał, i chyba nie do końca dobrze to przedstawiłem, to chodzi mi o to, że oczywiście patrząc z perspektywy krótkofalowca i patrząc z perspektywy KF-u 1000 zł, jeśli chodzi o KF za kompletny zestaw ze sprzętem, to jest naprawdę bardzo, bardzo niska kwota, można powiedzieć, takie. Podejście bardzo, bardzo budżetowe i wiadomo, że jeśli chodzi o pracę w KFie, można wydać naprawdę dużo więcej pieniędzy. Więc patrząc z tej perspektywy, 1000 złotych faktycznie nie jest to dużo. Natomiast patrząc z perspektywy kogoś, kto na przykład jest studentem, jest uczniem, nie dysponuje jeszcze własnymi środkami, czy po prostu na jego sytuacja. W sprawie, że 1000 zł to dla niego dużo, to wydanie faktycznie 1000 zł stricte na swoje hobby, można powiedzieć w jakiś sposób na swoją zabawę jednorazowo, może zaboleć. I o to mi chodziło w tamtym filmie, że skoro mamy UKF, który jest tani, to być może warto na początku zastanowić się nad UKF-em, bo po prostu KF, pomimo tego, że można to robić budżetowo w perspektywie KF-u, i tak pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale żeby nie było, że w tym filmie tylko siedzę, narzekam i złożę że ktoś nie pomyślał, bo absolutnie nie jest taki mój cel, nie taki ma być wydźwięk tego filmu, że ja tylko odwodzę od tego krótkofalarstwa, czy od kefy, czy od czegoś takiego, to tak jak powiedziałem wcześniej, no... Powiem teraz parę rzeczy, które nie są prawdą objawioną yy, i nie jestem pierwszym, pierwszym człowiekiem, który o tym mówi. Natomiast jeśli ktoś się natknie yy, na ten film, no to też ja mogę powiedzieć parę słów, tak jak powiedziałem na początku, co zrobić, żeby może było trochę taniej. I pierwsza rzecz, tu myślę, można to podzielić tak pokrótce na dwie części. I pierwsza część to będzie po prostu antena, druga część to będzie sam sprzęt radiowy. No i jeśli chodzi o tą pierwszą część to można by tak naprawdę cały ten punkt zamknąć w jedno zdaniu zrób swoją antenę. I jeśli chodzi o oszczędzanie na antenach to to jest pierwszy najważniejszy punkt dlatego że zawsze antena samoróbka że tak powiem antena którą sami zrobimy będzie tańsza od anteny sklepowej. Tutaj oczywiście można uśmiechnąć się w kierunku naszych chińskich przyjaciół. Dlatego, że znany chiński portal aukcyjny oferuje milion pięćset różnego rodzaju anten. Niektóre naprawdę w dobrej cenie. Kwestia jest tego, że poza ceną też warto by się zastanowić, co te anteny nam proponują i czy te anteny faktycznie będą jakoś tam działały. No i teraz jeśli chodzi o koszt anteny, żeby to jakkolwiek nakreślić, takie anteny robione samodzielnie. A że jestem z tym na świeżo, bo tak jak mówiłem w poprzednim filmie, no, robiłem pierwszego entwida w swoim życiu, to mogę powiedzieć, że taki entfit w moim wypadku na pasmo 40-20 metrów, czyli bez cewki, wyniósł mnie około 200 zł. I tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że zgłupiałem, bo przecież zrobienie takiej anteny to jest maksymalnie kilkadziesiąt złotych, a nie 200. Skąd mi się to 200 wzięło nagle? Oczywiście, że gdybym podliczył samą antenę, samą puszkę wraz z zawartością, to wyjdzie kilkadziesiąt złotych, z czego najdroższy będzie rdzeń. Ale jeśli ktoś zaczyna, jeśli będzie to czyjaś pierwsza antena, no to tak jak mogę powiedzieć o swoim przypadku, musiałem tutaj do tej kwoty doliczyłem em, Przewód, czyli FIDER H155, e, doliczyłem rurki PCV, dolczyłem jakieś tam sznurki na odciągi i tak dalej, i tak dalej. I z tego zrobiła mi się kwota właśnie 200 zł. Jasne, że to była moja pierwsza antena, więc że tak powiem, musiałem nabyć całą tą bazę. Jeśli będę chciał zrobić drugą czy trzecią antenę, to prawdopodobnie te koszty będą już dużo niższe, dlatego że będę mógł, mógł skorzystać z istniejącej bazy. I wtedy skupić się tylko na wytwarzaniu samej anteny. Natomiast jeśli ktoś jest w mojej sytuacji i nie ma nic, startuje z punktu zero, to w zależności też od lokalizacji, te koszta będą różne. Mówię tutaj o tej lokalizacji, no bo jeśli ktoś na przykład mieszka w domu i może taką mantanę rozpiąć pomiędzy drzewami. <laughs> No to już mu te koszty spadną, bo w przeciwieństwie do mnie nie będzie musiał kupować obejm kominowych, nie będzie musiał kupować rurek PCV i automatycznie kilkadziesiąt złotych robi się to tani. Ale tak jak mówię, no, na moim przykładzie taka antena to jest koszt około 200 złotych. Nie uważam, że to były jakieś wielkie pieniądze, tym bardziej porównując to do cen sklepowych. No ale tak mniej więcej, chciałem to nakreślić. No i teraz przechodzę do tematu trochę trudniejszego, czyli do tematu radia. No bo w temacie radio już nie jest tak prosto, że można powiedzieć, zrób swoje radio, będzie taniej i tyle. Ja bym ten problem tutaj podzielił na dwie części, czyli podzielił na część tanie i nowe i podzielił na część tanie i nie nowe. Bo yy, i to było dla mnie trochę odkrycie. O tym wcześniej coś słyszałem, ale nie do końca wiedziałem nagrywając tamten film. Faktycznie, znowu, szczególnie nasi wschodni sąsiedzi oferują nam całkiem spory wybór wschodni, nie tylko wschodni całkiem spory wybór urządzeń, nowych urządzeń w całkiem dobrych pieniądzach. O czym tutaj mówię? Mówię tutaj o wszystkich urządzeniach QRP, czyli urządzeniach niskiej mocy, maksymalnie w większości przypadków do 5W i mam tutaj na myśli takie urządzenia jak True SDX, jak podajże SDR, plus to się nazywa jak Qubit SDR i tak dalej, i tak dalej. Każde to urządzenie część od siebie się różni. Jedno ma wyświetlacz, drugie nie ma Trzecie jest na takiej bazie, inne na innej bazie. To, co je wszystkie łączy, to jest przede wszystkim całkiem dobra cena, jak na tego typu sprzęt. Dlatego, że oczywiście, w zależności od konkretnego modelu, producenta, tego czy kupimy radio złożone, czy kit, i tak dalej, to będzie rysowało się troszkę inaczej. No ale załóżmy, że każde z tego typu sprzętu kosztuje, można kupić, nie tyle kosztuje, ale można kupić gdzieś w przedziale od 400 do 500 zł. Co i jak na sprzęt radiowy na KF jest naprawdę dobrą ceną. Natomiast, tak jak powiedziałem, są to urządzenia QRP, są to urządzenia, które pracują niską mocą czyli zazwyczaj 5W. I tu sytuacja wygląda w ten sposób, że znowuż pytanie: dla kogo to miało być, być urządzenie? Dlatego, że jeśli ktoś mieszka w górze i nie ma tam zakłóceń, albo ma bardzo mało, albo ktoś na przykład jest maniakiem górskim i chciałby swoje radio zabierać na takie wyprawy, no to to będzie radio prawdopodobnie dla niego idealne. Małe, niska moc, ale nie ma zakłóceń. Można działać. Ja powiem szczerze: zastanawiałem się również nad zakupem radia QRP. Tego typu w moim przypadku, natomiast zostałem uświadomiony, i chwała Bogu, że zostałem uświadomiony, że o ile na górskie wyprawy, gdzie nie ma zakłóceń, takie radio będzie ok, o tyle w Centrum miasta, na czteropiętrowym bloku, gdzie są otoczone innymi blokami, są maszty te telefonie komórkowej i tak dalej, takie radio QRP po prostu da mi więcej złości i frustracji niż przyjemności. No ale zakładając, że ktoś chce kupić takie radio i chciałby jednakowoż jest takiej sytuacji jak ja, miasto, zakłócenie i tak dalej, i te 5W mu nie wystarczy, no to można kupić wzmacniacz. Tylko że wzmacniacz do takiego radia to jest znowu około 250 zł. No i ta kwota 250 za wzmacniacz, powiedzmy 400, nie wiem, 500 załóżmy za radio daje nam 750, antena, o której mówiłem, daje nam 950 i zamykamy się dalej mniej więcej w 1000 zł. I wydaje mi się, że kwota 1000 zł to jest takie mówię, kwota bardzo budżetowa, kwota dla których, która dla niektórych może być wysoka, natomiast kwota poniżej której. Ciężko będzie po prostu zejść, czego byśmy nie szukali, jakbyśmy nie kombinowali. Tutaj oczywiście zakładamy, że nasza antena nie wymaga skrzynki antenowej, no bo się będzie wymagała to kolejne 200-300 złotych będzie nam potrzebne. To jest ta jedna odnoga. To jest ta jedna odnoga, odnoga pod tytułem QRP. Ja powiem szczerze, nie jestem znawcą, jeśli chodzi o, o radia QRP. Natomiast ostatnio rozmawiałem z Tomkiem, który też ma swój kanał na YouTubie. Tomka serdecznie pozdrawiam. I wiem, że na kanale Tomka pojawiło się sporo, no Tomek prosił, że nie mówił recenzji, więc nie powiem recenzji, ale pojawiło się sporo materiałów na temat właśnie sprzętu QRP. I wiem, że Tomek ma dużo większą wiedzę na ten temat niż ja, więc w opisie tego filmu znajdziecie link do kanału Tomka, i tam, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie takim sprzętem QRP, to może się na temat takiego sprzętu dużo więcej dowiedzieć. I to jest ta pierwsza odnoga, jak przed chwilą powiedziałem, czyli odnoga QRP, czyli te radia niskiej mocy plus ewentualne wzmacniacz. Druga odnoga, jeśli chodzi o zaoszczędzenie na radiu. To jest kwestia kupienia używanego odbiornika, kupienia używanego sprzętu, no bo tutaj możemy mieć albo względnie tanio i nowe, albo względnie, ale niska moc, albo względnie tanio i używane. No niestety tych dwóch rzeczy ciężko jest połączyć. Jeśli chodzi o używany sprzęt, to wiem, że wiele osób może się tutaj zastanawiać i może wśród wielu osób budzić to pewne obawy, no bo jednak kupujemy sprzęt gdzie minimalna cena takiego sprzętu to jest załóżmy 1000-1500 zł oczywiście trafiają się okazje, trafiają się tańsze okazje natomiast tak nawet przeglądając czy to elixa czy giełdę QRZ no to powiedziałbym, że taka średnia, najniższa cena właśnie oscyluje wokół gdzieś to 1500 i wśród wielu osób może to budzić obawy, kurcze mam wydać kupę kasy jednak na sprzęt, który jest używany, który nie ma gwarancji, i tak dalej, i tak dalej. No trochę jest strach. No z jednej strony można powiedzieć, że tak, no faktycznie tak jest, że wydajemy półtorej tysiąca na trochę kota w worku. Natomiast z drugiej strony, patrząc, to sprzęt krótkofalarski, jeśli był dobrze utrzymany, jeśli nie był zażenany, to tak na dobrą sprawę on dalej będzie działał. No ja sam na swoim przykładzie mogę powiedzieć: jak Kupiłem sprzęt, który ma około 50 lat. I tak naprawdę bez żadnej ingerencji w niego, podłączyłem go do prądu, i okazało się, że on działa, mogę nadawać, i tak dalej, i tak dalej. A mówię tutaj zdaję sobie sprawę, że w jak mojego sprzętu to jest pewne ekstremum, dlatego że można kupić sprzęt, nie wiem, 5, 10, 15-letni. Właśnie w taki pieniądzach gdzieś się długo poszuka i, i trafi się jakaś okazja, i to też będzie w porządku. I z jednej strony jest to sprzęt używany, czyli odchodzi nam e, ta. Kwestia nowości, którą mamy przy QRP. Natomiast z drugiej strony, można trafić sprzęt z dużo większą mocą, czyli na przykład 100 W, 200 W. Można trafić, ja się trafił, Xiego tanie. To mają sprzęt z budowaną skrzynką antenową, no, mają po prostu sprzęt, który daje nam sporo więcej opcji, który tym samym daje nam trochę więcej zabawy. I oczywiście QRP też nam może dać dużo zabawy, tylko po pierwsze, takie powiedziałem, kwestia, gdzie go będziemy używać. Po drugie, żeby ta zabawa była, jeśli nie chcemy go używać gdzieś na wypadach, czy nie mieszkamy w Głuszy, no to będzie niezbędne wzmacniacz, żeby ta zabawa względem używanego, ale lepszego w cudzysłowie sprzętu była zachowana. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że względnie jasno tutaj przekazałem wszystko o co mi chodziło. Mam nadzieję, że nie będę musiał kręcić trzeciej części tego filmu. Chociaż kto wie, nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. Więc póki co yy, zostawiam Was z tą wiedzą. Mam nadzieję, że, bo tak jak mówiłem, wiem, że osoby, które w środowisku siedzą, nie powiedziałem tutaj nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że jakaś jedna, dwie osoby, które dopiero wchodzą w ten świat, zaczynają swoją przygodę i zastanawiają się, jak to wszystko, co z tym Zrobić. Być może na jakieś pytanie im odpowiedziałem, a jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do pisania w komentarzach. Tam odpowiedź na wszelkie pytania chętnie czy ja, czy inne osoby, które też się aktywnie udzielają, na pewno ktoś udzieli. Z mojej strony to wszystko. Standardowo zapraszam do obejrzenia innych materiałów u mnie na kanale. No i do zobaczenia, do usłyszenia. 73 dla wszystkich. Cześć!